Panie, zaoszczędzić 1 000 000 zł rocznie przy prognozowanej stracie na poziomie 4 milionów, to jest 25% tej straty na dzień dobry. Kolejna rzecz to niestety likwidacja poradni nieposiadających źródeł przychodu. Na dzień dzisiejszy mamy kilka poradni w strukturach PCM-u, które propublikowano udzielają świadczeń, nie mają zapewnionego finansowania. Jest to poradnia zdrowia psychicznego, poradnia leczenia uzależnień, poradnia onkologiczna. Część zlokalizowanych w Brzegu, część zlokalizowanych w Gołowie. Na zgromadzeniu wspólników złożyłem propozycję wspólnikom, że jestem w stanie ich wesprzeć przy konstruowaniu programów zdrowotnych, które opiniuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Po złożeniu takiego projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego istnieje możliwość finansowania z budżetu gminy czy z budżetu powiatu określonych świadczeń. Jak najbardziej chciałbym je realizować, ale na dzień dzisiejszy to jest koszt około 100 tysięcy zł rocznie, który jest w żaden sposób nie pokryty. Więc chcąc utrzymać dostępność dla mieszkańców powiatu, bardzo liczyłbym na wsparcie właścicieli w tym obszarze. Ja oczywiście ze swojej strony deklaruję wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu tych wniosków. W dużym uproszczeniu, jeżeli chodzi o te roczne oszczędności w związku z przeniesieniem oddziału wewnętrznego do Brzegu, to jest przede wszystkim likwidacja punktu przyjęć w związku z przeniesieniem oddziału, czyli ta infrastruktura, która w tej chwili istnieje w połowie, bo mamy 2 izby przyjęć. Do izby przyjęć mamy zgodnie z definicją od 2 tygodni tak naprawdę, bo okazało się, że punkt przyjęć do szpitala w połowie funkcjonował totalnie bez umowy i doświadczenia, które realizowaliśmy, których koszt mniej więcej razem z personelem wynosił około 700 tysięcy złotych rocznie, nie był nigdzie retencjonowany, nie był wykazywany do NFZ-u, czyli nie miał wpływu na wysokość ryczałtu tak zwanego izbowego na izbie przyjęć. Realizowaliśmy świadczenia w 2 izbach, wykazywaliśmy tylko 1 izbę, stąd też tak niski przychód na poziomie ryczałtu izbowego. To się zmieniło tuż przed zawieszeniem oddziału chirurgii, tak żebyśmy mogli w pełni, że tak powiem, profesjonalnie i przede wszystkim legalnie zabezpieczać pacjentów z naszego terenu, jak i powiatów ościennych. Także mamy w tej chwili 2 izby przyjęcia, ale przy integracji funkcji szpitalnej długoterminowej w 1, ta 1 izba jest niepotrzebna, więc to jest oszczędność rzędu około 700 tysięcy złotych. Tutaj również są koszty transportu próbek, transportu pacjentów, transportu wytnięcia EKG. Ostatnio rozmawiałem z szefem oddziału wewnętrznego. Nasz rekord to jest 8 transportów na pacjenta, czyli zaczynało się od konsultacji w izbie przyjęć chirurgicznej, potem był transport pacjenta do oddziału wewnętrznego, potem była historia związana z przetaczeniem krwi, więc trzeba było wysłać próbki na grupę krwi i grupę krzyżową. Także w sumie odbyło się 8 transportów celem zabezpieczenia potrzeb jednego pacjenta, więc to jest jakby oczywiste, że zintegrowanie tej funkcji jest konieczne. Przeniesienie oddziału to są koszty sekretariatów, koszty statystyki, koszty administracyjne. To jest około 300 tysięcy złotych. Likwidacja pracowni RPG w Wołowie, w momencie, kiedy byśmy mieli funkcję szpitalną w jednym miejscu, moglibyśmy zlikwidować całkowicie pracownię RPG w Wołowie, która ma najgorszy aparat generujący największe koszty na poziomie serwisów. To jest około 50 tysięcy. Dodatkowo poradnie bezprzychodowej, tu również są koszty rentgena w Brzegu Dolnym, bo też mamy 2 pracownie i nie uważam, aby one musiały w pełnym wymiarze funkcjonować i tutaj, i tutaj. Więc to jest oszczędność na poziomie 163 tysięcy złotych rocznie prawie, czyli mamy prawie 1 200 000 złotych oszczędności. Tak jak wspominałem zarówno Państwu na początku, jak i wspólnikom podczas zgromadzenia, że żadna spółka nie może istnieć bez wizji i strategii rozwoju. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli na terenie powiatu ma istnieć szpital powiatowy, jeżeli mają być realizowane świadczenia opieki zdrowotnej w trybie szpitalnym, to na dzień dzisiejszy w budynkach, którymi dysponujemy, jesteśmy w stanie udzielać tych świadczeń od 2 do 3 lat. Po 2-3 latach zarówno organy inspekcji sanitarnej, jak i organy związane z Narodowym Funduszem Zdrowia, mówiąc kolokwialnie, zamkną nam te oddziały w związku z tym, że nie spełniamy wymogów rozporządzeń ministra zdrowia w zakresie obiektów, w których są udzielone świadczenia medyczne. Więc pozwoliłem sobie popełnić kilka takich punktów, na czym powinien opierać się docelowy model funkcjonowania PCM-u. To przede wszystkim mapy potrzeb zdrowotnych. To,
czym już wspominałem, czyli oczekiwania publicznego płatnika, czyli Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, oczekiwania Wydziału Zdrowia, który odpowiada za politykę zdrowotną na terenie województwa. Kolejna rzecz, umiejscowienie poszczególnych zakresów powinno być związane z możliwościami infrastrukturalnymi budynków. Wszystkie inwestycje, które mielibyśmy robić, powinny uwzględniać efektywność wydatkowania środków publicznych. I w projektach restrukturyzacyjnych należy uwzględniać problem trudności systemu do kadr medycznych, szczególnie lekarzy i pielęgniarek. Jest to obszary, które chcemy rozwijać. One wymagają najmniejszych nakładów, jeżeli chodzi o pozyskanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy czasem są poza zasięgiem PCM-u. Założenia, które tutaj wypisałem, są spójne z założeniami Funduszu Modernizacji Szpitali. Tak jak Państwu wspominałem, konsultowałem ten plan restrukturyzacji zarówno z Dolnośląskim NFZ-em, jak i Centralą. Jest naprawdę bardzo duża przychylność, że jeżeli będziemy szli tym trybem, będziemy mieli bardzo duże poparcie na poziomie składania wniosków o dofinansowanie. Model docelowy firmy w mojej ocenie powinien wyglądać tak, że wykorzystujemy najbardziej nowoczesny, jeżeli mogę użyć takiego stwierdzenia, budynek, który dysponujemy, czyli budynek przychodni drzewodobny, który wymaga najmniejszych nakładów na dostosowanie pod funkcję szpitalną. Docelowo widziałbym na bazie tej przychodni i gruntownej oczywiście modernizacji tego budynku oraz dobudowania pawilonu diagnostyczno-zabiegowego stworzenie małego, sprawnego, czterooddziałowego szpitala powiatowego. W pawilonie diagnostyczno-zabiegowym powinien się znaleźć blok operacyjny od 2 do 3 sal w zależności, czy jesteśmy zainteresowani kontynuacją działalności w zakresie ginekologii położnictwa, neonatologii, oczywiście dział radiologii docelowo z aparatem TK. Dzięki Bogu metoda RTG ma już ponad 100 lat. Centralne laboratorium, które będzie zabezpieczało zarówno potrzeby PCM-u, jak i lokalnego rynku i oczywiście centralną sterylizatorię, bo na dzień dzisiejszy sterylizatornia, która jest w naszej dyspozycji, ograniczona chociażby możliwości sprzedaży usług na zewnątrz. Jeżeli chodzi o budynek szpitala w Połowie, w mojej ocenie on byłby doskonałym ośrodkiem na zbudowanie takiego nawet ponadregionalnego specjalistycznego ośrodka opieki długoterminowej i rehabilitacji, czyli rozwinięcie tych usług, w których jesteśmy naprawdę nieźli, niedaleko nam brakuje do tego, żeby te usługi były rentowne. Jest to oczywiście rozwój opieki długoterminowej, czyli rozszerzenie działalności naszego ZPO, rozwój rehabilitacji zarówno komercyjnie, jak i przy współpracy z Narodowym Funduszem jest deklaracja, szczególnie w zakresie rehabilitacji neurologicznej oraz oczywiście kontynuowanie działalności nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, tak aby razem z przychodnią POZ-owską Wołoską zabezpieczyć mieszkańcom gminy Wołów dostępność do całodobowych świadczeń medycznych. Kolejne etapy to wykorzystanie budynku szpitala przebudowanego, po niezbędnych oczywiście pracach modernizacyjnych jako przychodni specjalistycznej i przychodni POZ w momencie już uruchomienia funkcji szpitalnej w budynku przychodni oraz oczywiście utrzymanie działalności przychodni w Połowie, o czym już wspominałem, i ZPO w tej siedzibie, w której znajduje się w tej chwili. Istniałaby również możliwość przeniesienia siedziby administracji. Myślę, że zasób nie jest tak duży, że znaleźlibyśmy sobie miejsce, czy to w budynkach przychodni, czy to może w jakichś budynkach właścicieli. Bylibyśmy w stanie zwolnić 3. kondygnację na Poddaszu, która co prawda nie spełnia wymogów tam NFZ-owskich, ale moglibyśmy tam realizować świadczenia komercyjne, chociażby w zakresie opieki długoterminowej. Rozwiązania alternatywne w stosunku do restrukturyzacji według mojej wizji to jest pokłosie ustaleń w trakcie zgromadzenia wspólników. Z racji tego, że część wspólników miała wątpliwości co do lokalizowania funkcji szpitalnej, czyli takiej de facto strategicznej, bądź w ocenie co niektórych najbardziej prestiżowej w Brzegu Dolnym, spróbowaliśmy poczynić coś na kształt alternatywy do mojego planu restrukturyzacji. Pierwsze założenie to kontynuujemy lecznictwo szpitalne w tym profilu, który mamy na dzień dzisiejszy i przenosimy funkcję szpitalną nie do Brzegu Dolnego, do budynku przychodni, tylko do budynku szpitalnego znajdującego się w Wołowie. To są pewne czynniki i ryzyka, które pozwoliłem sobie wymienić.
Budynek Szpitala Małopolskiego jest objęty ochroną konserwatorską. Teren, na którym się znajduje, to jest strefa ochrony archeologicznej zabytków, więc automatycznie zamyka nam się możliwość dobudowania pawilonu diagnostyczno-zabiegowego, tak jakby miało to miejsce w przypadku budynku przychodni w Brzegu Dolnym. Więc tak naprawdę musielibyśmy się ograniczyć wyłącznie do kubatury budynku szpitala, w którym one dają blok operacyjny i oddział chirurgiczny, z tym, że na dzień dzisiejszy dostosowanie tego piętra tak naprawdę pod potrzeby bloku operacyjnego i oddziału chirurgii wiązałoby się z niewspółmiernymi nakładami, niż miałoby to miejsce w przypadku przychodni brzeskiej. Automatycznie tracimy możliwość dofinansowania z funduszu modernizacji, bo tam będzie bardzo skrupulatnie to sprawdzane. Tak jak Państwo wspominałem, to będzie działalność na zasadach funduszu inwestycyjnego, czyli będzie wyznaczany doradca restrukturyzacyjny, który razem pracuje z zarządem i bada efektywność ekonomiczną wszystkich poczynionych działań i kroków. Więc tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy utrzymać działalność w budynku wołoskim, to tak naprawdę to jest perspektywa maksymalnie 3 lat, bo ten budynek mimo nakładów i tak nie spełni wymogów związanych z obiektami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej. Musimy pamiętać również o tym, że budynek wołoskiego szpitala, jeżeli chodzi o profil działalności szpitalnej, to jest de facto obiekt dwukondygnacyjny, czyli mamy przyziemie, pierwsze, drugie piętro, to jest oddział rehabilitacji i oddział wewnętrzny i poddasze. Czyli na funkcję szpitalną de facto możemy przeznaczyć 2 kondygnacje, więc nawet przy założeniu, że realizujemy inwestycje w Bołowie, odtwarzamy blok operacyjny, to zamykamy się wyłącznie do oddziału wewnętrznego oraz do oddziału chirurgii, którego potencjał łóżkowy niestety musiałby być zmniejszony w związku z tym, że teraz są zupełnie inne wymogi, więc należałoby wszystkie sale chorych modernizować, także miały węzły sanitarne, więc automatycznie ilość łóżek by nam się ograniczyła, co de facto by się przełożyło na zmniejszenie przychodu, bo mniejsza liczba łóżek, mniejszy potencjał do wykonywania świadczeń. Kolejna rzecz, jeżeli integrowalibyśmy funkcję szpitalną w Wołowie, musielibyśmy gdzieś przenieść to, co w tej chwili jest realizowane, więc musielibyśmy zarówno dział fizjoterapii ambulatoryjnej, ośrodek dzienny, ośrodek stacjonarny, rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej, jak i nocną i świąteczną opiekę zdrowotną przenieść do Brzegu Dolnego. Myślę, że najbardziej zasadny wtedy byłby budynek przychodni, tak żeby nie ponosić nieuzasadnionych nakładów w budynku szpitalnym brzeskim. Jeżeli chodzi o kontynuację lecznictwa szpitalnego, czyli dalej realizację tego modelu, uruchamiają nam się dodatkowe możliwości przychodowe, czyli w momencie, kiedy przenosimy rehabilitację do Brzegu, mamy możliwość zorganizowania pomieszczeń biurowych w pomieszczeniach piwnicznych, automatycznie zwalnia nam się 3 kondygnacja na poddaszu, tam jesteśmy w stanie wygospodarować około 15 łóżek opieki długoterminowej komercyjnej, co generowałoby przychód na poziomie 720 tysięcy, przy rentowności na poziomie około 22 tysięcy. Niestety ta rentowność przy mniejszej liczbie łóżek spada, pewne koszty są stałe. Kolejna rzecz, że na uwolnionej powierzchni po oddziale chirurgicznym oraz zlikwidowanym ginekologiczno-położniczym neonatologicznym w obiekcie brzeskiego szpitala istniałaby możliwość stworzenia dość dużego ośrodka opieki długoterminowej, który generowałby przychód na poziomie około 2 700 000 rocznie. To byłby ośrodek około 60-łóżkowy, z tym, że musielibyśmy mieć na uwadze to, że jest dość bliskie otoczenie konkurencyjne, czyli ośrodek Świętej Jadwigi, który ma na dzień dzisiejszy około 100 łóżek opieki długoterminowej. Kolejna rzecz, że trudniej w Brzegu byłoby zakontraktować te świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z istniejącą już konkurencją, więc na etapie konkursowania moglibyśmy odpaść na poziomie kryteriów oceny ofert, czyli infrastruktura budynkowa mogłaby się okazać lepsza, zasoby kadrowe, zasoby sprzętowe i tutaj jakby szansa na uzyskanie tego kontraktu na pewno byłaby mniejsza niż w Wołowie, gdzie pozwolę sobie powiedzieć, jesteśmy w jakiś sposób monopolistą. Kolejna alternatywa do planu przedstawionego przeze mnie to takie dość radykalne cięcia i ograniczenie działalności, w związku z tym, że w ocenie wspólników nasza chirurgia, mówiąc najdelikatniej, czasem wydaje się dość wątpliwa, czyli jakość udzielonych świadczeń, jak i wieloletnie straty powodują rozrodzenie się myśli, że może warto byłoby ograniczyć profil działalności szpitala włącznie do oddziałów wewnętrznego oraz oddziałów rehabilitacyjnych,
rezygnując z działalności w zakresie świadczeń udzielonych w oddziale chirurgicznym. Musimy mieć na uwadze przede wszystkim kwestię statusu, który mamy w tej chwili, czyli szpitala powiatowego znajdującego się w podstawowym systemie zabezpieczenia, czyli sieci szpitali. W momencie, kiedy byśmy rezygnowali z tej działalności, przychód z chirurgii, to jest nieco ponad 3 miliony złotych rocznie, automatycznie z budżetu wypadłyby nam wszystkie poradnie specjalistyczne, które znajdują się w ryczałcie sieciowym. Czyli przychód zmniejsza się o około 4 miliony, ale myślę, że równie ważnym i dość mocnym argumentem jest to, że stracilibyśmy możliwość udzielania świadczeń na rzecz mieszkańców w zakresie poradni dermatologicznej, diabetologicznej i reumatologicznej w Wołowie, a jeżeli chodzi o Brzeg Dolny, to byłaby poradnia ginekologiczno-położnicza, poradnia chirurgii ogólnej, poradnia ortopedii, traumatologii, narządu ruchu. Te poradnie z automatu wypadły z działalności spółki. Oczywiście byłaby możliwość wnioskowania do NFZ-u o rozpisanie konkursów na te świadczenia, ale po pierwsze, czy fundusz znajdzie budżet? Jakby nie było, sieć szpitali jest dość nieszczęśliwym rozwiązaniem, która można powiedzieć kolokwialnie troszeczkę zabiła szpitale powiatowe. Z drugiej strony to cały czas jest stałe źródło przychodu, stałe wieloletnie źródło przychodu. W momencie, gdybyśmy z tego zrezygnowali, szanse na utrzymanie tego profilu działalności oraz utrzymanie przychodu niestety się zmniejszają. Więc nawet jeżeli fundusz znalazłby budżet na ogłoszenie dodatkowych konkursów w tych profilach, niestety włącza nam się kwestia otoczenia konkurencyjnego. Na terenie powiatu jest dość dużo prywatnych placówek medycznych, które z pewnością mają w swoim dostępie dużo lepszą infrastrukturę lokalową, dużo lepszą infrastrukturę sprzętową, jeżeli chodzi o zasoby kadrowe. Tutaj oczywiście moglibyśmy dyskutować, ale istniałoby duże ryzyko, że nawet w momencie ogłoszenia konkursu PCM nie uzyskałby tych kontraktów. Czyli jeszcze raz około prawie że miliona złotych, tak 913 tysięcy i utrata możliwości realizacji świadczeń w zakresie w sumie 6 poradni. Kolejna rzecz to kontraktowanie świadczeń w oddziale chorób wewnętrznych, czyli to, do czego byśmy się ograniczyli. Ryzyko jest takie, że szpital automatycznie w momencie ograniczenia tej działalności wypada z sieci. Tak? Podstawowym warunkiem takim sine qua non jest to, że szpital udziela świadczeń w co najmniej trzech profilach, czyli chirurgia, interna i izba przyjęć. W momencie, kiedy ten zakres się ogranicza chociażby o jedną komórkę, szpital automatycznie traci umowę sieciową. Wtedy byłyby szanse, żeby oczywiście rozmawiać z Narodowym Funduszem o kontraktowaniu świadczeń w oddziale wewnętrznym w trybie konkursowym. Tutaj raczej otoczenia konkurencyjnego się nie boję z racji tego, że zorganizowanie alternatywnego oddziału szpitalnego przez prywatne podmioty jest dość wątpliwe. Jedynym ryzykiem byłoby to, że fundusz traktował procedurę konkursową jako zawieranie umowy de novo, czyli na etapie składania ofert bylibyśmy sprawdzani według aktualnych kryteriów i wymogów związanych z tym profilem udzielania świadczeń, czyli wymogi lokalowe, wymogi sprzętowe, wymogi kadrowe. One musiałyby odpowiadać aktualnemu statusowi, który jest w dokumentach. Na dzień dzisiejszy obawiam się, żeby to rodziło dość dużą inwestycje w zakresie infrastruktury, przede wszystkim sprzętowej i lokalowej. Myślę, że z kadrami byliśmy w stanie sobie jakoś poradzić. Kolejna rzecz to potencjalny czas trwania i wartość umowy. Nie ma gwarancji, że w ramach konkursu fundusz zabezpieczyłby takie środki, jakie mamy w tej chwili w ryczałcie szpitalnym. On jest mniej więcej podzielony porówno między chirurgią a interną, czyli ponad 3 miliony złotych. Umowa sieciowa obowiązuje na kilka lat, w tej chwili do połowy roku 2021. Przy konkursie z reguły to są umowy, które trwają od 12 do 24 miesięcy. A kolejna rzecz, która by się wiązała z ograniczeniem działalności w zakresie chirurgii, a tym samym w zakresie poradni specjalistycznych, to rzecz najmniej przyjemna, jeżeli chodzi o pracowników, czyli likwidacja miejsc pracy. Tutaj najprawdopodobniej byśmy weszli w zwolnienia grupowe. Koniecznym byłoby zredukowanie około 35 etatowych pracowników, nie liczę lekarzy kontraktowych, bo to są umowy B2B, więc to jakby nie wchodzimy w przesłanki do jakichś odpraw czy kosztów związanych z zatrudnienia. Ale jeżeli chodzi o etaty, to jest 35 osób. Z racji tego, że zamknęlibyśmy te profile udzielania świadczeń, czyli okresy wypowiedzenia w większości byłyby dość wątpliwe, czyli zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy plus 3-miesięczna odprawa to mniej więcej koszt około 600 tysięcy złotych rocznie. I to jest koszt bardzo realny, który w tej chwili spółka odczuwa na poziomie naszych relacji z grupą zawodową położnych, gdzie
oddział został zawieszony, docelowo będzie zlikwidowany i na dzień dzisiejszy rodziła nam się konieczność rozstania z tą grupą zawodową, a jesteśmy w trakcie negocjacji wypracowywania jakiegoś rozwiązania, ale to są bardzo realne koszty, które w przypadku tej grupy zawodowej stanowiłyby około 600 tysięcy złotych rocznie. Jeżeli chodzi oczywiście o perspektywy przychodowe, bo takie też by się pojawiły, to w momencie ograniczenia tego profilu działalności budynek Szpitala Brzeskiego zostałby zagospodarowany, czyli tak jak wspominałem, jesteśmy w stanie utworzyć około 60-łóżkowy oddział komercyjny w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. To byłby przychód na poziomie 2 700 000, rentowność na poziomie 518 tysięcy i tutaj pragnę zwrócić uwagę na rentowność łóżek opieki długoterminowej w Wołowie, w Brzegu Dolnym. W Wołowie to jest nieco ponad 10 tysięcy złotych, w Brzegu Dolnym jest ponad 8 tysięcy. Macie Państwo to oczywiście w planie, wszystko rozpisane, ale to związane jest z kosztami utrzymania budynku, z kosztami infrastruktury. Niestety obniżyłyby nam się szanse możliwości pozyskania kontraktu na te świadczenia, to o czym wspominałem, czyli otoczenie konkurencyjne. Musielibyśmy zmierzyć się z dość dużym podmiotem, który od długiego czasu w dość dobrym standardzie udziela świadczeń. Kolejny czynnik, który by się pojawił, to utrata możliwości tworzenia wielospecjalistycznego oddziału zabiegowego udzielającego świadczeń w trybie komercyjnym i docelowo z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ja dość duże nadzieje wiążę z tym oddziałem. Naprawdę mamy w tej chwili dość zaawansowane rozmowy z grupą specjalistów, która, można powiedzieć, pewne zabiegi realizuje w dość innowacyjny sposób, mają swoich pacjentów, także potencjał komercyjny jest dość duży, a może i docelowo udałoby się uzyskać jakieś środki z funduszu. A kolejna rzecz, że w budynku przychodni w Brzegu Dolnym przy braku jakichkolwiek zmian mamy dalej wolne powierzchnie, czyli oprócz tego najmu jesteśmy w stanie spróbować uruchomić jakieś poradnie komercyjne, z tym, że poziom rentowności tych poradni jest dość niewielki, żeby ściągnąć dobrego specjalisty, do którego będą tłumy pacjentów się ustawiały. Niestety musimy zaoferować bardzo konkurencyjną stawkę za godzinę w stosunku do Wrocławia. Tym sposobem poziom rentowności w takich poradniach to jest od 10 do 20% w zależności od profilu. Myślę, że około kilkudziesięciu tysięcy złotych przychodu rocznie bylibyśmy w stanie na tym wygenerować. Jeżeli chodzi o ryzyka i zagrożenia, które ja widzę z zakresu ograniczenia tych świadczeń włącznie do rehabilitacji oddziału wewnętrznego, to przede wszystkim aspekt społeczny, czyli utrata statusu szpitala powiatowego, brak możliwości rozwoju spółki. W momencie, kiedy nie realizujemy tych dwóch świadczeń, pacjenci z terenu powiatu są zmuszeni do przemieszczania się po szpitalach ościennych, to jest chyba najbliżej Lubin, Wrocław i Trzebnica, czyli do każdego szpitala ponad 30 km. Często jazdą, myślę, że około 40 minut. To już w tej chwili jest odczuwalne w momencie, kiedy mamy zawieszone oddział chirurgiczny i to tylko na kilka tygodni. Kolejna rzecz, jeżeli byśmy szli tym modelem, zamyka nam się możliwość pozyskania środków z Funduszu Modernizacji Szpitali. To, co ja rozpisałem w rozdziale 5, wszystkie kroki, wszystkie planowane przedsięwzięcia są związane z założeniami Funduszu Modernizacji Szpitali. W ten zakres niestety nie koresponduje, więc nie bylibyśmy w stanie skutecznie złożyć wniosku o dofinansowanie. Docelowo pozbawilibyśmy mieszkańców gminy Brzeg Dolny całodobowej opieki medycznej, czyli w momencie zamknięcia oddziału chirurgii zamykamy izbę przyjęć, nocna świąteczna opieka zostaje w Wołowie, więc całodobowy dostęp do świadczeń dla mieszkańców Brzegu niestety się zamyka. Przy moim modelu jest utrzymany w jednej i w drugiej miejscowości. Kolejna rzecz to oczywiście zamknięcie szans na odtworzenie w przyszłości oczywiście, bo to nie jest bliska perspektywa oddziału ginekologiczno-położniczego, ewentualnie utworzenia oddziału dziecięcego, a tu jest dość duża wola za to, żeby świadczenia w zakresie oddziału dziecięcego na tym terenie kontraktować. Kolejna rzecz to jest dość duże ryzyko nieuzyskania finansowania w zakresie poradni specjalistycznych, czyli to, o czym wspominałem, że jesteśmy w tej chwili, znaczy wtedy bylibyśmy, przepraszam, na takim etapie, że musielibyśmy zmierzyć się z otoczeniem konkurencyjnym, które niestety mogłoby uzyskać dużo wyższą cenę punktową w zakresie oceny ofert. Kolejne ryzyko, które ja widzę, to niespełnienie aktualnych wymogów w zakresie konkursu na świadczenia realizowane w oddziale chorób wewnętrznych. Czyli musielibyśmy policzyć dokładnie, jaki to jest koszt, co musielibyśmy zrobić i jak zarówno inspekcja sanitarna, jak i fundusz potrzeb, gdy
do możliwości lokalowych, którymi dysponujemy w budynku wołoskim. W najgorszym scenariuszu to byłby gruntowny remont, otworzenie węzłów sanitarnych pod salę i tak dalej. A wracając do planu, który przedstawiłem Państwu zarówno w rozdziale 5, jak i w rozdziale 6, oczywiście istnieje wariant utrzymania status quo, czyli kontynuujemy działanie spółki tak, jak ma to miejsce w tej chwili. Oczywiście pogłębiająca się strata, czyli ponad 5 milionów za rok 2020. Myślę, że bez wspomożenia właścicieli w zakresie zarówno pożyczek krótkoterminowych, jak i dokapitalizowania bardzo szybko byśmy spełnili przesłanki do ogłoszenia upadłości. Ja bym był zmuszony złożyć wniosek o wszczęcie takiego postępowania. To oczywiście by się skończyło upadłością likwidacyjną, licytacją majątku, więc de facto odtworzenie tych funkcji medycznych nawet w ramach nowego podmiotu byłoby utrudnione, bo ten majątek, który jest w dyspozycji spółki, zostałby zlicytowany na poczet spłaty zobowiązań, które ma spółka.